Panie burmistrzu, stary rok odszedł, nowy się rozpędza. W starym roku udało się bardzo dużo zrobić w Czarnie-Zdroju. Jakie pan ma plany na ten nowy rok? Tak, ubiegły rok już właściwie jest historią. Tak jak pan zwrócił uwagę, już mamy właściwie połowę stycznia, a więc rozpędziliśmy się już w 2023 roku i ten rok 2023 ma być jeszcze lepszy od ubiegłego roku. Ubiegły rok zakończyliśmy inwestycjami na poziomie ponad 18 milionów złotych. To dla naszego budżetu jest to bardzo duży wysiłek. Tu podziękowania dla pracowników, dla wszystkich osób, które były zaangażowane w realizację wszystkich zadań, bo realizujemy nie tylko inwestycje i zadania bieżące, które są bardzo istotne, a przecież z wieloma problemami borykali się mieszkańcy, staramy się pomagać. Ale weszliśmy w nowy rok. Rzeczywiście inwestycje cieszą mieszkańców i gości najbardziej, bo to jest bardzo widoczne, chociaż te sprawy bieżące, a więc porządki na terenie miasta, czyli te sprawy bieżące, funkcjonowanie obiektów jest bardzo istotne i tu też nie wolno pominąć tych osób, które dbają o tym, żeby miasto funkcjonowało na bieżąco. Ale rzeczywiście, tak jak powiedziałem, wiele osób chce i widzi, zauważa, co się w mieście dzieje i właściwie te wszystkie rankingi, które są, dotyczą powiedzmy gmin, samorządów, to wiele z nich dotyczy właśnie nakładów inwestycyjnych, które są ponoszone przez gminy i inwestycji, które są na terenie gmin realizowane. Tym bardziej, że ten trud jest podwojony jakby bardzo ciężkim czasem, w jakim przez ostatnie lata przecież wszystkie samorządy funkcjonują. Mieliśmy okres pandemiczny, teraz mamy, no trzeba tu sobie powiedzieć, ogólnoświatowy kryzys. Tak, i pandemia, i pewnego rodzaju inflacja, która powoduje, bo ktoś, jak czasami mówię, złośliwcy mogą powiedzieć, że łatwiej jest, bo inflacja. Nie, nie jest prawda, bo ogrom zadań. Ja wiem, jakim zespołem dysponujemy i co można zrobić, a więc ilość zadań, które realizujemy poprzez urząd, poprzez nasze jednostki jest ogromna. Możliwość skorzystania z wielu programów rządowych jest też bardzo duża i realizujemy te proste zadania, te małe zadania, ale realizujemy również duże zadania. I jeżeli chodzi o ten rok, to największym chyba dla wielu mieszkańców, nie tylko ci, którzy mają dzieci, które uczęszczają do przedszkola czy do szkoły podstawowej, ale myślę, że i dla dziadków, i dla tych, którzy nawet nie mają dzieci, to myślę, że obiekt szkolny, który szkolno-przedszkolny, który realizujemy i chcemy oddać w tym roku, to jest największe nasze zadanie, jest to największa nasza inwestycja i infrastruktura, która związana jest z tym obiektem, a więc wszystkie drogi, które w tym rejonie są, miejsca postojowe, parkingi, które w tym rejonie są realizowane, to jest największe nasze zadanie. Wiem, że też mieszkańcy czekają z niecierpliwością na oddanie parkingu i dla wielu osób to jest istotne. Przy ulicy Mickiewicza trwają sprawy odbiorowe. Musimy wszystko, żeby było zgodnie z umową i zgodnie z projektem zrealizowane i myślę, że w najbliższym czasie zostanie on dany do użytku. To samo ulice Słoneczna, Wczasowa, Kwiatowa. Wbudowujemy nową infrastrukturę w stan istniejący, a więc jest bardzo dużo problemów różnego rodzaju z wjazdami do budynków, do nieruchomości, różne rzeczy, poziomy, wysokości, szerokości. Są to bardzo istotne i to zadanie, dlatego zwracam uwagę, też jest bardzo istotne. Te wszystkie zadania są bardzo ważne, bo one pochłaniają bardzo dużo czasu. To nie jest budowa nowych dróg, gdzie jeszcze nic nie ma i można sobie tam tak dopasować, potem budowane nieruchomości do stanu istniejącego. Tu musimy wpasowywać się, a więc wychodzą różnego rodzaju problemy. A więc ulica Słoneczna, już oddaliśmy Plac Wolności do użytkowania, ulicę Lipową, są przejezdne, zostaje nam Słoneczna, Wczasowa, Kwiatowa. To jest bardzo ważne zadanie, bo przecież
już za tych kilka miesięcy zasiedlimy, czy oddamy do użytkowania dzieciom, rodzicom, pracownikom oświaty, naszą szkołę i przedszkole. A więc to jest największe, najważniejsze zadanie, które chcemy zrobić, którym chcemy zrealizować i myślę, że tak się zastanawiamy na najlepszą datą, która byłaby, bo przygotowujemy postępowanie przetargowe na wyposażenie szkoły, a więc wszystkie meble, mebelki, to co musi dla funkcjonowania obiektu szkolno-przedszkolnego być, aby umożliwiał realizację tych wszystkich zadań, do czego są te instytucje powołane. Ale ważnym też zadaniem jest dokończenie dróg, które mamy przy ulicy, czyli ulicę Prusa, plac ten przy cmentarzu i ulica Księdza Popiełuszki. Bardzo dużo osób korzysta, odwiedza nasz cmentarz z tych dróg, które tu wymieniłem, a więc musimy dokończyć to zadanie. To są duże, bardzo duże zadania. Trochę pogoda, trochę różne problemy, które musimy projektowe też rozwiązać, ale już widać, że to światełko w tunelu jakby widać. Bardzo istotnym, bardzo ważnym zadaniem, bo cieszy to, ale jednocześnie niepokoi, że te prace trochę trwają, bo wszystkie urządzenia, a mówię tu o placu zabaw w Parku Szwedzkim. I kiedy widzi się dzieci oparte o płot, które z taką tęsknotą chciałyby wejść już na plac zabaw, ale no jeszcze trwają prace. Też prace niedługo zaczną się odbiorowe, dotyczące samego placu zabaw i myślę, że ten plac będzie udostępniony. A więc i ważna szkoła, i ważne drogi, i ważny ten plac zabaw. Wydawałoby się, ale on jest przepiękny. Myślę, że wiele osób zauważa, że ładny projekt, ładnie wkomponowany. Co chcielibyście? Nie zapominacie też, przepraszam, że wszedłem słowo, ale nie zapominacie też o turystach i o kuracjuszach, bo kończycie amfiteatr. Piękny element właśnie tutaj w Szczawnie. Tak, rzeczywiście amfiteatr, zagospodarowanie stawów na wzgórzu Gedymina, to są ogromne zadania. W tym roku chcemy przystąpić, mam nadzieję, że to się uda po ogłoszeniu przetargów, ale jeszcze zbieramy dokumentację, przebudowa obiektu tego gastronomicznego i zaplecza socjalnego w Parku Szwedzkim. Będzie przepiękny obiekt, który będzie służył turystom i będzie służył tym, którzy przychodzą pospacerować po parku czy z dziećmi na plac zabaw. A więc zadań jest multum, nie sposób jest wymienić wszystkie. Myślę, że mieszkańcy nawet tego nie do końca oczekują. Myślę, że dla wielu mieszkańców, dla gości pojawią się na mieście w najbliższym czasie też informacje odnośnie tych wszystkich zadań, a zadań mamy na ten rok ponad około 30 milionów złotych, ponad 29 milionów złotych, 30 milionów, to jest blisko 50% zaplanowanego budżetu na wydatki inwestycyjne. I mówię, wiele zadań udaje nam się zrealizować dzięki programom rządowym i tu jest ukłon, bo gospodarka funkcjonuje, trzeba powiedzieć, przecież to nie urząd dostaje pieniądze, tylko my przekazujemy przedsiębiorcom, a przedsiębiorcy pracownikom, dostawcom urządzeń, towarów, a więc jest to bardzo istotne, że gospodarka funkcjonuje, a my bogacimy miasto, miasto się rozwija, jesteśmy bardzo atrakcyjni dla turystów, dla gości, ale również i dla mieszkańców, bo przecież to jest podstawowe nasze zadanie, dbać o mieszkańców i zachęcać gości do odwiedzenia naszego miasta.